Około 60 osób w środę posprzątało tereny przy drogach w miejscowościach Dąbie, Pawłów i Dziurów w gminie Zawichost. Inicjatywa wielkich porządków w przestrzeni publicznej wyszła od sołtysów i radnych. Po zakończeniu pracy na najmłodszych społeczników czekały dmuchańce, a na wszystkich kiełbaski z grilla. Ludzie w różnym wieku, dużo też dzieci, dużo młodzieży, bardzo zaangażowani w życie gminy, w to, żeby gmina była takim naprawdę miejscem pięknym, przyjaznym, czystym. Z jednej strony dbają na pewno o środowisko, sprzątając, a z drugiej strony dbają o tą swoją małą ojczyznę. I to, co dla mnie jest bardzo istotne, a co zauważyliśmy w tym roku, śmieci było znacznie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Mniej śmieci to nie tylko efekt coraz większej świadomości mieszkańców w zakresie dbałości o czystość terenów wspólnych. Dlatego chyba, że jest ta segregacja, po pierwsze. W każdym domu jest kosz. Kiedyś tego nie było. Pani burmistrz była wyjątkowo zadowolona z udziału w sprzątaniu najmłodszych mieszkańców gminy. Katarzyna Kądziołka podziękowała im słodyczami. Bardzo się cieszę, że w tą akcję sprzątania trzech miejscowości zaangażowali się najmłodsi, ale to, co chciałabym podkreślić, to nie są tylko dzieci i młodzież pochodzący z Dziurowia, Dąbia i Pawłowa, ale są też dzieci z terenu całej gminy Zawichost, które chciały dzisiaj tutaj z nami sprzątać, a potem świętować. To, co jest bardzo ważne i z czego również się cieszę, to sprzątanie świata, sprzątanie naszej gminy, to jest oddolna inicjatywa. Jedną z inicjatorek akcji sprzątania była Małgorzata Frączek, nowa radna Rady Gminy w Zawichoście. Celem było przede wszystkim sprzątanie naszych trzech wsi z gminy Zawichost, Dąbia, Dziurów, Pawłowa, ale też akcja edukacyjna dotycząca ekologii, żeby przybliżyć dzieciom, młodzieży konieczność dbania o środowisko lokalne. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to inicjatorem jest pani sołtys Dziurowa, ale też wszyscy sołtysi jak najbardziej współpracują w tym temacie i pani sołtys Dąbia i sołtys Pawłowa. Społeczność Dziurowa gremialnie odpowiedziała na apel swojej pani sołtys. Jak zwykle nie zawiedli strażacy ochotnicy. Strażaki bardzo chętnie mi pomagają, są na każdej mojej inicjatywie, także ze strażaków jestem bardzo zadowolona. Nigdy mi nie odmówiły pomocy. Akcję zwieńczył piknik przed remizą OSP w Dziurowie. Piknik jest pod patronatem pani Katarzyny Kądziołki, burmistrz Zawichostu. Pomysłodawcą była Małgorzata Frączek, nasza radna, a ja jestem pomocnikiem. Jerzy Strzyż, STV Info.